Mieszkańcy gminy Płośnica i nie tylko weekend mogli spędzić w średniowiecznym klimacie. W Małym Łęcku wspólnie z Bractwem Rycerskim Zamku Lubawa przenieśliśmy się na chwilę w czasy rycerzy, dam dworu, płaznów i katów. Można było m.in. zagrać w średniowieczne gry i zabawy, spróbować podpłomyków, zapleść różaniec czy zagrać w średniowieczny bilard. Wszystko dzięki środkom unijnym pozyskanym przez gminę. Gmina Płośnica wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Płośnicy złożyła wniosek do lokalnej grupy działania Brawa Mazurskiej Krainy w Niedzicy. Wniosek o dofinansowanie na zorganizowanie wydarzenia pod nazwą NIK Kultury Średniowiecznej. Otrzymaliśmy dofinansowanie, w związku z tym zorganizowaliśmy w Małym Łęcku to wydarzenie, ponieważ w 1420 roku właścicielem tej miejscowości był rycerz Michał. Poprosiliśmy Bractwo Rycerskie Zamku Lubawa na przeprowadzenie tego wydarzenia. Zorganizowany jest obóz średniowieczny, mamy usytuowany obóz rycerski, mamy wiatę biesiadną, mamy też sprzęt z okresu średniowiecza. Zaplanowane są także liczne atrakcje dla najmłodszych, jest pisanie, nauka pisania piórem gęsim, nauka bicia monet. Także mamy zaplanowane warsztaty, na przykład szycie sakiewek i inne atrakcje. Także są też zawody sportowe, no wiadomo, że to muszą być zawody sportowe z epoki średniowiecza. Także to jest rzut kośćmi czy kręglami i wiele jeszcze innych atrakcji. Wszystko to zrobiliśmy dla naszych mieszkańców. Wiemy, że potrzebują różnych imprez i te wydarzenie właściwie się wpisało w tą lokalną naszą tutaj inicjatywę, ponieważ tak sądzę, że przybliży nam kulturę średniowiecza i też to będzie bardzo dobre miejsce czy dobry cel, żeby nasi mieszkańcy wspólnie się zintegrowali, no chociaż w tym jednym dniu, a może i na więcej dni. Rzucaliśmy podkowami i podeszwami, graliśmy w kulki i kości, biegaliśmy w workach i z jajkiem na mieczu, a także uczestniczyliśmy w inscenizacjach. Wydarzenie w Małym Łęcku pokazuje, że mieszkańcy doskonale bawią się nie tylko na tradycyjnych festynach. Dni z kulturą średniowiecza mają przybliżyć mieszkańcom całej gminy Płośnica, ale i nie tylko średniowieczną kulturę, kulturę rycerską. Jesteśmy dumni z kultury średniowiecznej. Polska ma bardzo bogatą historię rycerstwa. Jesteśmy w przededniu bitwy pod Grunwaldem. W gminie Płośnica organizujemy nie tylko tradycyjne festyny, ale tym razem chcieliśmy pokazać, jak to bawiono się również w średniowieczu. W tym roku z tej atrakcji skorzystało mnóstwo ludzi. Można zrobić, szanowni państwo, sobie nie tylko koraliki, popisać gęsim piórem, zrobić sobie z gliny obrazek, postrzelać z łuku, napić się kwasu chlebowego, spróbować tradycyjnego chleba średniowiecznego i wiele, wiele innych atrakcji. To nie koniec atrakcji tego lata w gminie Płośnica. Już wkrótce czekają nas kolejne. Najbliższe atrakcje, które chcemy państwu zaproponować w gminie Płośnica, jest to cykl festynów pod nazwą Odlotowy Dom Kultury. W tym roku lądujemy na Hawajach. Bardzo chcemy przybliżyć kulturę hawajską, taka odmienność kultury średniowiecznej, mieszkańcom gminy Płośnica. Bo przyznajmy szczerze, nie każdy z nas ma okazję odwiedzić Hawaje, więc pracownicy Centrum Kultury pokażą, co można zrobić i jak się bawią dzieci na Hawajach. Zapraszamy serdecznie również na przegląd Orkiestr Dęty, który odbędzie się 5 sierpnia w Płośnicy. Na wszystkie te wydarzenia serdecznie zapraszamy, a jeżeli ktoś nie będzie mógł w nich uczestniczyć, zawsze może obejrzeć relację na portalu Moje Działdowo.